Witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Edyta versus paznokcie gwiazd. Zobaczymy, jakie paznokcie noszą osoby znane z różnych dziedzin. Po prostu znane. Kryszczyn, dajesz intro, zaczynamy. Kryszczyn, dzięki za intro. Zobaczymy, jakie paznokcie, jakie trendy paznokciowe, że tak powiem, propsuje czy proponuje Ewa, czyli Red Lipstick Monster, a dzięki Ani mamy tutaj pogląd na różne jej paznokcie, bo Ania tutaj zrobiła research i powrzucała kilka propozycji znanej youtuberki tutaj do grupy Paznokcie Gwiazd. Tu akurat Edyta słyszała, Edyta widziała parę filmów. Jest to tutaj, jakby ją tak można było, Ewę, w skrócie powiedzieć, czym ona się zajmuje? Makijażami. Chociaż ja się nie uznaję za ekspertkę tutaj w YouTubie. Ja tak kojarzę z nią. Możesz ty napisać oczywiście w komentarzu, czy z czego ty kojarzysz Red Lipstick Monster. W każdym razie zobaczmy, jakie pazy nosiła tam jakiś czas temu, tak? Jak tam wam dzisiaj mija dzień? U mnie całkiem spoko. Szalone, wypukłe, to co teraz jest bardzo modne, czyli srebrny żel, czy tam... Różnie ten efekt można uzyskać, czy tam po prostu pyłkiem. Wypukłe, takie wiecie, troszeczkę jakby chlaśnięte czymś. Okej, dobrze to wygląda. Budowa chyba nie jest najgorsza z tego, co widzę. Takie troszeczkę pod pierścionek pasują, co nie? Jest okej, to jest kwestia tego, że jak mamy takie zdobienia, gdzie one są naprawdę takie momentami bardzo wypukłe, to tak nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, o co chodzi. Na przykład tutaj jest jakaś kropla wypukła, no to nie widzimy linii bocznej i tak dalej. Wygląda to przyzwoicie. Skórki ładnie opracowane. Te mi się bardzo podobają. Wyglądają naprawdę super, takie klasyczne migdały. Troszkę, jak na nie popatrzyłam, to na początku nie wiem, dlaczego takie miałam z tyłu głowy, o, press on nails. Ale no niekoniecznie to są press on nails. Bardzo ładne ombre. Chyba z glazed nawet. Tak. Ombre i na górze jest glazed, czyli to, co Hailey Bieber, tak jakby można powiedzieć, wypromowała, bo to już dawno było. Boże, kochany, ja ten pyłek używałam w 2013, 2014 w salonie. No ale wiecie, jak to jest. Odgrzewane kotlety i tak dalej. Ktoś tam, komuś się spodoba, ktoś użyje, ktoś wypromuje. Bardzo ładnie to wygląda. Budowa całkiem w porządku. Ładna. Te pamiętam i te mi się bardzo podobały. Transparentne, krystaliczne, ze taką skórą węża, mokre na mokre trochę. Czyli taki efekt blooming troszeczkę by można powiedzieć. Widzę drobniutkie niedoróbki, ale ogólnie te paznokcie są bardzo ładne i są ciekawe. I wyglądają super. Nosiłabym. Może bez tych piercingów. Całą resztę bym nosiła. I bym se upiłowała pewnie krawędzie dole, żeby to były bardziej owale. Wiecie, Edyta nie lubi kanciastych krawędzi dolnych. I tylko dlatego bym to upiłowała. O, tu bardzo podobny kształt do tego poprzedniego ombre, tylko tu jest tak jakby inne ombre, ale też glazed. I tutaj jakaś dziwna jest troszeczkę ta budowa. Nie wiem, coś mi tutaj jakoś trochę dziwnie wygląda, ale może to tak zdjęcie też robi. Ale pazy robią wrażenie. To jest to, co mi się tak mega podoba. Tego typu zdobienia mi się fest podobają, nie? Bardzo. Jeszcze na migdale takim troszeczkę wchodzącym w sztylet. Super. Mamy podobne gusty paznokciowe. No i widać, że Ewa jest rezolutna, nosi pazy przeróżne. W ogóle się nie, pewnie nie przejmuje tym, co ludzie mówią, bo zazwyczaj jak widzę na grupach, że ktoś ma paznokcie z wypukłymi ozdobami, to ludzie się po prostu nie znają. Ewa wyrąbane nosi, co chce na pazach. Okej, spoko. Mamy kolejną gwiazdę i tę gwiazdę kojarzę, bo ta gwiazda grała, uwaga, proszę państwa, małą syrenkę w filmie Mała Syrenka. I nawet sobie zrobiłam inspirowane nią paznokcie, to były moje paznokcie życia. Tak mi się podobały te pazy, nie? One były wyjątkowe, aż wam szybko pokażę, bo zasługują na pokazanie moim zdaniem te pazy. Jak one błyszczały na kilometr, nie? Ten pyłek zielony, ja i zielony. Wiecie, że nie lubię, ale ten... Kurde, pazy życia, nie? Mówię wam. Ale zobaczmy tutaj, jakie inne paznokcie nosi. Hailey Bailey, chyba? Dobrze to mówię? To jest też właśnie amerykańska piosenkarka. I też aktorka, no bo grała w Małej Syrence.
No i z tego, co widzimy, co tutaj Janina wyszukała dla nas, lubi nosić tutaj, Hali, haj, haj, ma syrenka, paznokcie takie niestandardowe, bo tu mamy srebrny chyba pyłek. Dobra, tu są standardowe, krótkie kwadraty, beż, czy tam mleczny róż. Tu mamy naturalną jej płytkę, totalnie naturalną, chyba tylko lakier nałożony. Tutaj też mam jakiś ładny lakier nałożony. Nie wiem, czy czasem to nie jest jej naturalna płytka, czy jakiś hybryda. Tutaj mamy jakiegoś Frencha. To trochę, nie wiem czemu, ale wygląda na takie press-on nailsy naklejone. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że przy takich gotowych paznokciach to jest częsty wzór, taki ten podwójny French. Tu mamy szalone coś. Piękny pas z mnóstwem cyrkonii. No coś pięknego. Taki ładny owal. Tu mamy wyrżnięte migdały. Oh! Ja wam może po prostu... Chcę pokazać, co ja widzę, a co nie każdy jest w stanie wyłapać od razu. Ja wam po prostu poprawię kształt tego paznokcia. O ile grzbiet nie jest zły, to po prostu wycięcie tych krawędzi dolnych mnie troszkę boli. One powinny iść przynajmniej łódeczkowo do góry, nie? Więc i trochę bardziej w dół opadać. Może są trochę za grube też. Więc tutaj, jeżeli chodzi o budowę, to tak średnio, ale ogólnie z daleka wyglądają ładnie. Mają gładką powierzchnię topu, co też nie jest logiczne. Myślę, że... grafik tam maczał palce przy tych skórkach. Mógł. Tu mamy naturalny paznokieć. Ja coś czuję, że to jest naturalny paznokieć z jakimś zwykłym lakierem, ale może to być też hybryda raczej, bo to bardzo cieniutkie są te paznokcie. Te są prześliczne tutaj. Trochę znowu, ten wzór jest trochę za idealny. Troszkę to wygląda jak naklejane press-on nails, już takie gotowe ze wzorem, na tasiemki takie dwustronnie klejące, ale oczywiście mogę się mylić, jeżeli to zrobił stylista swoimi własnymi ręcami, wiem, że się tak nie mówi, to szapoba, ale raczej nie. Tu też są jakieś ładne bordowe pazury z cyrkoniami. Trochę jak hybryda to wygląda. Okej. Okay. Tu mamy te metaliczne, czyli wtarty pyłek, w hybrydę raczej. Ładnie to wygląda. Tu mamy press on nails raczej. Raczej to migdał. Ale trochę to wygląda, bo tu jest jakoś grubo przy skórkach. A może to zbudowany, stylizowany paznokieć, ale niezły. I to wynalazła dla nas wszystko Janina. Ale mamy też tutaj w Instagramie źródła, więc sobie zerkniemy. Może coś tutaj więcej znajdziemy. Pazy. Tu mamy jakieś świeże, cieniowane, raczej stylizowane pazury. Ładne. Ale to już tak jakby z odrostem, a może gotowe, presony? Więc lubi się zaszaleć czasem z pazurami. Ta nasza mała syrenka. Tutaj też mamy wypukłe kulki, albo takie półkola. Dobra, w każdym razie pazy ciekawe, czasem bardzo długie, czasem szalone. Myślę, że... Czy może wyznaczać trendy? Chyba tak. Mamy kolejną osobę o tym samym nazwisku, co poprzedniczka, chyba. Bailey, amerykańska piosenkarka i aktorka, współtworzy z siostrą duet Chol and... A, to jest jej siostra, tylko mam to samo nazwisko. Dobra, Janina, gdyby nie ty, to po prostu ja... Okej. Okay. Dobrze. Mamy też pazy i też widzę, lubi szalone te pazy nosić, bo tu mamy z wypukłymi zdobieniami migdały. To chyba te same albo podobne. Tu kryształów pełno, kwadraty, ale strasznie grube. Te są też szalone. Trochę ta budowa, chociaż nie wiadomo jaka jest budowa, bo tu jest tak dużo wypukłych rzeczy, że to może tak sprawiać, ale mega. Tu mamy, o, to ja lubię bardzo. Zwykły migdał i czubek tylko przecieniowany pyłkiem złotym. Bardzo subtelnie to wygląda.
Tu już tak subtelnie to nie wygląda, a bardzo podobnie też przecieniowany złotym czubek, ale tu już jest pełno ozdób wypukłych, cyrkoni, wszystkiego. Tu jest szaleństwo. Tu też. Te mi się podobają. Takie bym nosiła. Ale kształt jakiś dziwny, mam wrażenie. Zobaczmy na jej koncie instagramowym, bo może coś będzie więcej. A nie kojarzyłam jej. Ej, Elastyna! Jak ja lubię tę bajkę i nie ma mocni. Ale ładny kostium. Dobra, po pazach miała się gadać, a nie tu jakieś elastyny. Coś z bliska. Tutaj może. A dobra, tu jakieś efekty. Co to ma być? Jak już człowiek chce poglądać z bliska pazury, to zawsze w tle musi być jakaś dupa albo cycek, nie? O co chodzi? O, tu nie. Tu jest ramię z bliska. To ja rozumiem. I to jest chyba lipstick nawet. Spoko. To jest chyba nawet lipstick z cyrkoniami albo z jakimiś wypukłymi zdobieniami. Bardzo ładne. O. Bardzo ładnie zrobiony lipstick. Proszę państwa, no. To się aż zdziwiłam. Tu jest jeszcze jakiś... O kurde, jakieś kamienie, kryształy. Muszelka kruszona jak nic. Te są szalone pazy. Te są ładne. Dobra, widzimy, że tutaj obie siostry lubią poszaleć z paznokciami i nie boją się wypukłych zdobień, czy tam takich niestandardowych kształtów typu lipstick i że te paznokcie są dla nich ważne, bo kurczę, jakby nie było, na każdym zdjęciu gdzieś tam jakiś fajny pazur widać. Podoba mi się. I następną gwiazdę chyba kojarzycie wszyscy. Raczej była już w odcinku, więc jak ktoś oglądał wszystkie, to kojarzy. Jest to żona Biebera, czyli Hailey, żona Justina Biebera, modelka oraz osoba medialna. Paznokcie dodała na swoje Instastory z 5 czerwca. Dziękuję Basiu, że wrzuciłaś i zrobiłaś ładne skrinki, szalone pazy, mokre na mokre. I to jest pokazane w kursie, który ja, jak to zrobić, w kursie, który nagrałam w 2016 roku. Snakeskin. Naprawdę każdy z was da radę to zrobić, bo to jest po prostu kropelki mokre na mokre, tylko nie każdy produkt się tak ładnie będzie rozlewał, więc trzeba wiedzieć, jakim produktem to robić, albo na jakim tle. Bardzo ładne, to jest ciekawe. Fajna, ciekawa stylizacja. Może nie do końca moje gusta i nie do końca ja bym chodziła, ale czuję to. I dzięki tutaj Basi możemy to zobaczyć, bo raczej to pewnie zniknęło. Czy zobaczymy. No właśnie, teraz mam zupełnie inne paznokcie, jakiś baby boomer, czy tam co to tam było na kwadracie, czy na balerinie. Tu są jakieś widoczne. A też coś na nich ma. Mokre na mokre. Na takim musztardowo-pomarańczowym kolorze brąz. Bardzo ładnie to wygląda. O, tutaj. Bardzo ładnie to wygląda i to jest naprawdę łatwe, szybkie do zrobienia. Zobaczcie. Na takim rudawym wystarczy porobić takie krople brązem. To wszystko na hybrydach działa, tylko nie wszystkie hybrydy się tak ładnie będą rozlewać. No i to było ciekawe. I ona dużo właśnie potworzyła takich trendów. A te różyczki, nie, truskaweczki też są super. I takie podobne pazury robiłam w 2013 roku klientkom, tylko nie były to truskawki, tylko takie właśnie różyczki na jasnym różu pudrowym. Różyczki czerwone robiłam z zielonymi listeczkami, pamiętam. Bardzo lubiły to klientki. No, glazed. Szukam jakiegoś glazed. Ona czasem używa, ale ona już to stworzyła dość dawno temu. Te są piękne. Zielony neon z różowymi, wypukłymi zdobieniami. No dobra, to jest super. Może ja nie lubię zielonych i ja bym nie chodziła, ale na niej to wygląda świetnie. W każdym razie, no Hailey... Specyficzny ma gust pazurowy, ale spoko, nie? Następna gwiazda to Martina Tini. Stoessel? Argentyńska piosenkarka i aktorka. Najbardziej znana z serialu Disneya Violetta. Gosia, skąd ty znasz te wszystkie gwiazdy? Dobra, zobaczmy. Nie kojarzę totalnie, ale tu mamy taki klasyczny owal. Troszeczkę źle zrobiony, troszeczkę przepiłowany. Ale jak na Amerykę, czy tam kraje poza Polską i Rosją? Przyzwoite. Te są ciekawe, ale też przepiłowane. Ale są ciekawe. Ciekawe. Tu mamy odrapane pazy. Nie wiem, o co chodzi. Czy to zwykły lakier jej się odrapał? Czy stylistka nie do końca dobrze domalowała czarnym?
w środku było, wiecie, nieutwardzone i to tak zaczęło jej odpadać. Wiecie, jak z czarnym. O, te są mega, tylko budowa jest tragiczna, ale design jest świetny, wygląda to mega. Nie kojarzę w ogóle tej aktorki. Tu mamy krótki pazur, naturalny, hybryda, z drobnymi zdobieniami. Bardzo ładne. Znaczy, nie rozumiem trochę designu, nie muszę rozumieć, to pewnie coś dla niej znaczy, to wszystko, co jest na tych paznokciach. Ja bym sobie nie zrobiła, nie? Ale co nie oznacza, że powiem, że brzydkie. No, po prostu jej się podobają, no i okej, są dobrze zrobione. Tu mamy modne, jakiś czas temu, przezroczyste, czyli witrażowe paznokcie, glas. No, trochę dziwnie to wygląda. Słabo ten top został nałożony, są góry i doliny jakoś tak odebrało to tym paznokciom jakby. Mabel, angielsko-szwedzka piosenkarka. Gosia, zdradź mi sekret. Skąd ty te wszystkie gwiazdy znasz? W każdym razie ja się biorę za oglądanie, bo widzę, że już tu jest szaleństwo, Sugar Effect. Albo nie, one nie są. Albo Sugar Effect na szpicu przepiłowanym od spodu. Jezusie, jaki schodek od spodu. Ale widać, że lubi se poszaleć ta kobita. Ta kobita. Zdobienia wypukłe. To tak troszeczkę wygląda jak z tych silikonowych foremek, bo to bardzo idealne jest. Albo ktoś tak pięknie rysuje, maluje, przepraszam. Te też wyglądają świetnie. Dobry produkt jest użyty, bo ma 100% krycia ten żółty. Na takich, powiedzmy już można powiedzieć, sztyletach. Trochę ciutkę źle zbudowanych, ale bardzo ładnych. Bardzo ładnych. Tu to już w ogóle szaleństwo. Nie no, ktoś naprawdę ładnie maluje. Naprawdę fajnie to wygląda. Ale ciekawe pazy. No szaleństwo, taki ni to kwadrat, ni to troszkę w balerinę. Tutaj już... No tu zwężany kwadrat, tu kwadrat, tu... Dziwnie to wygląda. W każdym razie dość wyglądają dobrze, jeżeli chodzi o budowę. Te już, taki design już gdzieś widziałam. Fajnie to wygląda. Troszkę tutaj ta stylistka przepiłowuje krawędzie dolne momentami, ale ogólnie to wygląda dobrze. Jestem ciekawa, czy to było malowane wszystko tutaj. Bardzo możliwe, że tak. Albo naklejki są takie gotowe. Widziałam jakieś właśnie takie podobne motylki, naklejki. Ale no i co? Co z tego, że naklejka? Ładne. Może być. Jocie kręca, jakie one ładne są. Są. Piękne. I ładnie maluje ta stylistka, taka... Jeżeli chodzi o szpicę, to tak... Nie do końca. Ale dobra, no. Ona takie... Tam, gdzie jest apex, to ona wychodzi też z szerokości za bardzo tych pazurów i to potem tak wygląda co najmniej dziwnie. To tutaj nie może tak mocno wychodzić poza granicę. Boże, bo one są po prostu tutaj te bardzo grube w tym miejscu. Tu jest zakole i za zakola wychodzi grubość. Nie może. Bo, znaczy może, nic się nie stanie, ale wygląda brzydko. Tak dziwnie, jak takie narośle, jak takie ogórki trochę. Ale gdyby nie ta szerokość, to by było super. Bo na przykład tutaj tej szerokości nie ma. Mega mi się ten design cały podoba. Mokre na mokre, mokre na mokre. Sugar Effect na... O, to jest mega. Sugar Effect na... I tu jest żywy pająk? Na wtartym pyłku mirror. Tutaj też mokre na mokre i na to zdobienia taką metalicznym żelem. Tu mokre na mokre i poprzeciągane. Bardzo ciekawie pracuje ta stylistka. Trochę nie do końca technicznie tak jakby to... Tak jakbyśmy to w Polsce sobie życzyli mieć zrobione. Ale jak na tam powiedzmy Stany czy gdzieś tam inne państwa, to jest przyzwoicie, nie? Szablony są. O, te mi się też bardzo podobają. Trochę ta budowa jest taka właśnie za szeroka w tej strefie stresu momentami, ale nie wiem, czy tutaj grafik czasem co nieco się poprawił. Wyglądają super te pazy. Hunger. I tu mamy podobny styl, jak nosi Red Lipstick Monster na właśnie kwadratach, czy tam zwężających się kwadratach, wypukłe zdobienia na wtartej, tak jakby w wtartym pyłku. Ciekawie to wygląda. Trochę dla mnie, może nie za bardzo wypukłe. Nie wiem, coś mi w nich... Ale spoko, taki jest trend, albo był, albo dalej jest i będzie. W każdym razie
Ja bym już nie zniosła wypukłości na czubku na przykład, nie? To już bym... Ale ogólnie wygląda to spoko. To też najnowszy trend, cieniowanie pyłkiem, cieniowanie w środku, malowanie tego typu produktami, które wiecie, które są takimi już gotowymi... Kurczę, musiałam się to zamknąć. O, żelami metalicznymi. On teraz wygląda, jakby to był brokatowy produkt, perłowy, ale jak troszeczkę poleży, to jest metaliczny. Widzicie, to jest tylko ja mam złoty, nie? I to jest taki fajny, już gotowy produkt. I tu robiłam testy dwóch różnych produktów. Jeden jest taki bardziej metaliczny, inny mniej, ale można nimi takie właśnie wypukłe zdobienia robić. I tu są one bardzo ładnie namalowane. Piękny jest ten design, mega mi się podoba. Może nie do końca kształt jest... Dla mnie są troszeczkę zbyt toporne. Szłoby tam... Mam wrażenie, że szłoby tam troszeczkę tej grubości zdjąć, ale ogólnie wygląda to dobrze. Tutaj widzimy teraz Frencha na kwadracie i dziwnie to wygląda, tak jakby to było wydłużone, bo osobiście dla mnie to jest trochę creepy, czyli takie bo dlaczego? Troszeczkę jak Slenderman, nie wiem czemu. Ja osobiście nie uznaję Frencha, któremu wąsiki się gdzieś tam zaczynają tutaj. Nie potrafię tego po prostu ogarnąć, chociaż, dobra, gdzieś tutaj się zastanawiam, ale dla mnie wąsiki tak przy końcówce, gdzieś tutaj się mogą zacząć i jeżeli chodzi o przedłużenie łożyska, to maksymalnie gdzieś tak, tu się kończy opuszka, to maksymalnie gdzieś tyle, a tu mamy, zobaczcie jak dużo. I dla mnie to jest creepy, ale ja rozumiem, że jest taki trend, że ktoś sobie lubi wydłużać łożysko naturalne, ale dla mnie takie łożysko, jak tutaj to wygląda, dla mnie osobiście się to w ogóle nie podoba, ale rozumiem, że im się podoba, no. I czy to jest jakiś błąd? Myślę, że przy Frenchu istnieje pewien... Są jakieś trendy, owszem, że French tutaj, to, nie, tu, tak, wąsiki tu, okej. Ale jak ktoś ma ochotę przedłużyć sobie tak mocno łożysko, co mi do tego? No i co chodzi? Ja bym tak nic nie zrobiła, nie, sama z siebie. Ale jakby mnie poprosiła, powiedziała mi tak, proszę mi 3 razy wydłużyć łożysko. Moje łożysko ma mieć długość, to przedłużone, ma mieć długość 3 moich łożysk. Tak mi proszę zrobić, koniec, ja pani zapłacę. Dobra, no. Zdjęcia bym nie zrobiła, znaczy zrobiłabym zdjęcia, ale nie udostępniłabym na swoim profilu. A może udostępniła swojego, tak, swojego stylistę udostępniła. Ona ma taki styl robienia tych migdałów, że po prostu są tak grube, przepiłuje krawędzie dolne, ale ogólnie jest to... Ogólnie ładnie pracuje ta stylistka, tylko są rzeczy, których Polka nie wytrzymie. Nie wytrzymie. O Boże, patrzcie tego kciuka, czyli ta grubość, nie? Chyba, że to jest tam takie zdobienie, ale chyba nie. A możliwe, że jest... Ale ja bym już nie wytrzymała, nie? Chyba takie zdobienie jest, ale mimo wszystko od spodu wiecie, że wolny brzeg jest grubiotto. Ale jak na... O, zobaczmy sobie. Jak na Amerykankę, czy tam nie Polkę, to nie jest najgorzej. Są rękawiczki, jest tam... Dobra, cofam to, co powiedziałam. Kolejne gwiazdy totalnie nie kojarzę, nawet po zdjęciach. Jest to Charlie XCX, angielska piosenkarka. Gosia znowu wynalazła kolejną gwiazdę, i która, z tego co widzimy, lubi się zaszaleć pazurowo. Bo tu mamy dość mocno wypukłe zdobienia, takie konstrukcyjne i całkiem przyzwoity kształt paznokcia tutaj też zbudowanego. Chociaż trochę mi się, ja na przykład nie lubię klientkom zostawiać takiego covera przeźroczystego do tego typu frenchy. Raczej bym wolała go, nawet jakbym nie miała, to bym sobie kapkę dała, nie wiem, bieli, kapkę czerwonego, żeby taki bardziej, wiecie, ciuteńkę, żeby taki bardziej sobie stworzyć kryjący kolor. Bo te cienie tutaj tak mnie nie przekonują, ale French super wygląda, bo jest tutaj użyty ten kolor flash. To chyba nie są paznokcie. To są jakieś nakładki na paznokcie? Okej. Okay. A to chyba do sesji, potem to było ściągnięte. Tu mamy balerinę. Balerinę, tak. Z mega wypukłymi ozdobami. Jak będziecie widzieć to na AliExpress, ja to chcę. Ja potrzebuję to kupić, te kulki w różnych wielkościach. To jest moje marzenie, sobie chcę zrobić te kulki.
Próbowałam to jakoś zrobić inaczej, wiecie, tam żelem czy coś, ale to chyba się kupuje takie gotowe, bo wygląda to obłędnie. O, a tu mamy wtarty pyłek na czarnym. Budowa przyzwoita. Tu mamy wypukłe kulki, to już żelowe. I ciekawa stylizacja. Te kulki mi się podobają. I ona je ma nawet, widzicie? Chyba tutaj, chyba że to jest cyrkonia. Nie, to jest cyrkonia. Cyrkonia. Tu mamy chyba lakier hybrydowy z lekkim odrościkiem. Całkiem przyzwoity. Mam jakieś znowu szalone pazury z mega wypukłymi, dziwnymi rzeczami. Fajnie to wygląda, ale patrzcie, jakie one są szerokie. Może są gotowe press on nailsy do sesji, bo aż takie wielkie, takie szerokie. Ojoj. Dobra, te mi się nie podobają. O tyle, o ile lubię wypukłe ozdobienia, to tak powiedziałam wcześniej, nie zdzierżyłabym na czubku wolnego brzegu wypukłości, a tu na wszystkich są takie mega wypukłości. Chyba, że to do jakiegoś, nie wiem, sesji czy coś, pazyn. Te są mega. O Boże, co się jej z brwi. Czekaj, jej brwi. Jak oni to zrobili? Wygolili jej Pazy niesamowite, ale mam wrażenie, że to są raczej takie, wiecie, do sesji press on nails zrobione przez stylistkę. Zrobione przez stylistkę, tak? Ale tak tylko doklejone. Tu są naturalki z różnymi ciekawymi rzeczami świecącymi. Chyba jakaś folia, jakieś coś, nie wiem. Delikatne, drobne, ładne. Tu mamy owale, troszeczkę słabo zrobione, chyba na tipsie. To jest taki owal Edyta 2012. O, tak wyglądały takie plaskacze moje pazury. I skórki takie nie do końca ogarnięte 10 lat, 11 lat temu. Podziel się w komentarzu, jaki jest twój ulubiony film Disneya.